Storybox przedstawia. Paulina Wrubel, Tajemnica Sarycha. Czyta Ilona Hojnowska. Prolog. Im więcej przybywało zmarszczek na twarzy niegdyś najsłynniejszej filmowej aktorki, tym szybciej gasły jej sława i popularność. Nazwisko Lindberg coraz rzadziej pojawiało się w gazetach, a nawet na tych szmatławych internetowych portalach plotkarskich, którymi upadła gwiazda jeszcze niedawno tak bardzo gardziła. Nigdy nie przypuszczała, że kiedykolwiek to powie, ale naprawdę tęskniła za czasami, kiedy jej twarz nie schodziła z pierwszych stron, a choć sama nie umiała się do tego przyznać, było to już dobrych parę lat temu. Na szczęście miała kogo obwiniać za swoje niepowodzenia. Jej wierny agent, czasem szofer, a podczas cichych dni w małżeństwie nawet i kochanek, Andrzej Tkacz, pokornie znosił wszystkie dotkliwe docinki i humory. Nie pal tyle, Małgorzato. Wiesz, jak to koszmarnie działa na cerę powiedział, nie odrywając wzroku od wyboistej drogi, po której z lekkim trudem sunęło wysłużone audi. Lindberg, zamiast posłusznie wyrzucić niedopałek za okno, strzepnęła tylko nonszalancko popiół z papierosa. Przyjrzała się w lusterku swojej czterdziesto jednoletniej twarzy, jakby spodziewała się dostrzec kolejne oznaki starzenia. Uśmiechnęła się z zadowoleniem do swojego odbicia, a jej duże różowe usta wyciągnęły się w łuk, ukazując rząd równych, wybielonych zębów. Kości policzkowe które notabene Małgorzata poprawiła sobie trzy lata temu, nadal wyglądały pociągająco, a te drobne zmarszczki wokół ciemnobrązowych, hipnotyzujących oczu tylko dodawały jej uroku. Kobieta zachwycała się w myślach swoim nowym, gładkim czołem. Wstrzyknięto jej dokładnie tyle botoksu, by odjąć kilka lat, a przy tym nie tyle, by zupełnie uniemożliwić wyrażanie emocji. Dym konserwuje, rzuciła do Andrzeja, zaciągając się po raz kolejny. Denerwowała się castingiem, powtarzała w myślach krótkie przemówienie, które przygotowała sobie specjalnie na tę okazję. Reżysera filmu znała od lat, grywała u niego kilkukrotnie, ale od pewnego głośnego skandalu musiała wycofać się na jakiś czas z życia publicznego, więc ich kontakty nieco się rozluźniły. Kiedyś nie musiałaby się poniżać, konkurując z setką niedoświadczonych i o wiele brzydszych od niej aktoreczek, ale niestety czasy się zmieniły. W showbiznesie nie ma miejsca na przyjaźnie. Jeśli Marek chciał zrobić dobry film, musiał przede wszystkim dobrze dobrać aktorów. A Małgorzata za wszelką cenę chciała udowodnić, że jej wiek nie ma znaczenia i naprawdę da sobie radę z odegraniem roli trzydziestoletniej bizneswoman u progu kariery. Dziura, w której odbywał się casting, miała trudną do zapamiętania nazwę, ale Lindberg sądziła, że o wiele ważniejsze jest zapamiętanie kluczowych szczegółów ze scenariusza. Od razu upatrzyła sobie pierwszoplanową rolę Jowity, która po pokonaniu wielu życiowych zakrętów odnajduje wreszcie spokój u boku ukochanego mężczyzny, a przy tym zaczyna spełniać się zawodowo po latach niepowodzeń. Małgorzata odnajdywała wiele podobieństw między sobą a Jowitą i od tego faktu właśnie zamierzała rozpocząć swoją krótką mowę. To rola stworzona dla mnie, miała przekonywać, starając się przy tym brzmieć świeżo i nie dać po sobie poznać, że te zdania układała w głowie tygodniami. Wiem dokładnie, co znaczy podnieść się po wielkim upadku i wrócić do gry z podniesionym czołem. Wiem, czym jest prawdziwa miłość i jakie przeciwności musi pokonać, by trwać całe życie. Nikt nie zagra tego lepiej ode mnie, ponieważ ja mam tę jedyną przewagę nad moimi rywalkami. Ja w ogóle nie będę musiała grać, ja to po prostu czuję. Na koniec miała zamiar przytknąć dłoń do serca, przemykając skromnie oczy nie wyobrażała sobie innego biegu wydarzeń. Już wkrótce jej twarz znów pojawi się na billboardach, okładkach gazet i w relacjach z bankietów. Wszyscy będą mówili o Małgorzacie Lindberg. Nie możesz trochę przyspieszyć? Zapytała niecierpliwie. Była umówiona z Markiem dopiero na pierwszą, ale chciała się jeszcze odświeżyć i dopracować makijaż. Andrzej spojrzał posępnie na prędkościomierz. Jego stare Audi ledwo ciągnęło, ale na samą myśl, że miałby zignorować sugestie małgorzaty, na czole mężczyzny pojawiły się krople potu, sięgające niemalże sporej łysiny na czubku głowy. Nawet okulary zsuwały mu się nieposłusznie z nosa. Będziemy na czas, nie martw się. Zdążysz się przygotować, a potem pójdziesz spokojnie na spotkanie z Markiem. Tak swoją drogą. Czy on te wszystkie aktorki przesłuchuje podczas lunchu? To trochę niecodzienne. Małgorzata z wyćwiczoną nonszalancją odgarnęła kosmyk ciemno kasztanowych włosów. Rozparła się wygodnie w fotelu pasażera i mruknęła. Oczywiście, że nie. Tym bardziej uważam, że to całe przesłuchanie to tylko formalność piz na wodę. Andrzej pokiwał z zadowoleniem głową. Cieszył się. I to wcale nie dlatego, że lubił, a może nawet kochał, chociaż nie przyznawał się do tego nawet przed samym sobą Małgorzatę. O ile w ogóle dało się lubić taką apodyktyczną, podłą i złośliwą babę. Każde z zer na jej koncie przekładało się na zyski także i dla niego. Z pewnością masz rację, odpowiedział mechanicznie, wrzucając lewy kierunkowskaz. Już przyzwyczaił się do tego, by kilka razy w ciągu dnia rzucać komentarzami w rodzaju wyjątkowo urocze dziś wyglądasz. Nie byłbym w stanie wyrazić tego lepiej, albo jesteś niezastąpiona. Wtedy Małgorzata stawała się o wiele bardziej znośna, czasem prawie miła. Momentami Andrzej czuł się niczym magiczne zwierciadło w bajce o królewnie śnieżce, może z tą różnicą, że tamto było na tyle głupie, by zawsze mówić prawdę. Kolejne kilka kilometrów przejechali w całkowitym milczeniu. Gdy jednak niekończące się lasy liściaste ustąpiły miejsca starym kamieniczkom i uroczym małym sklepikom, Andrzej postanowił się wreszcie odezwać: już prawie dojeżdżamy! Małgorzata otworzyła oczy i usiadła prosto. Z twarzą zawodowego pokerzysty przyglądała się mijanym budynkom i choć gdzieś w głębi serca jej agent miał nadzieję, że być może zauroczy ją piękna architektura. To tak naprawdę dobrze wiedział, co za chwilę usłyszy. Czy ten Marek już do reszty ocipiał? On naprawdę ma zamiar kręcić głos z mego serca w tej zapyziałej norze? Przecież dobrze wiedziałaś, że akcja toczy się w małym miasteczku zauważył Tkacz, choć sam wielokrotnie przyznawał w duchu, że postać ambitnej bizneswoman w takim otoczeniu jest nieco niewiarygodna. Ale nie na wsi! ryknęła Lindberg tak głośno. Że Andrzej na moment stracił słuch w prawym uchu. Marek chciałby, prócz fabuły, romantyczne było także otoczenie. Spójrz tylko na ten piękny pensjonat. Wykrzyknął tkacz głosem ociekającym od fałszywej ekscytacji. Małgorzata rzuciła okiem na kremowe ściany starej kamienicy. Tuż nad wejściem złote litery układały się w napis: Pensjonat KLEMENTYNKA. Usta Małgorzaty wymówiły bezgłośnie tę żałosną i pretensjonalną jej zdaniem nazwę, krzywiąc się przy tym tak, jakby wypluwały oślizgłą ropuchę. Andrzej tymczasem wyciągnął z bagażnika dwie pokaźne walizki swojej podopiecznej oraz własną, starą torbę. Małgorzata wsunęła na nos okulary przeciwsłoneczne, zgodnie ze starym przyzwyczajeniem z czasów, kiedy to zaraz po tym, jak wysiadała z samochodu, dopadał ją tłum łowców autografów tym razem jednak nikt się nawet nie zatrzymał a ona zwracała uwagę jedynie swoimi drogimi okularami noszonymi w pochmurny wrześniowy dzień nie czekając na andrzeja wysiadła z samochodu obciągnęła dopasowaną bordową spódnicę i krokiem pełnym gracji podążyła do klementynki drzwi nie otwierały się automatycznie co samo w sobie było już jakąś kpiną i parodią pensjonatu ale co gorsza nie stał przy nich portier witający gości kto wniósłby jej walizki, gdyby nie miała swojego sługusa? Lindberg pozwoliła, by drzwi zamknęły się za nią, a przy tym kompletnie zapomniała o swoim towarzyszu, którego nos ucierpiał w zderzeniu z zimną szybą. Andrzej rozcierał twarz, wypuściwszy z rąk swoją jedyną torbę. Na szczęście szok spowodowany uderzeniem nie ogłupił go na tyle, by spróbował choć na chwilę stracić kontrolę nad walizką swej podopiecznej. Małgorzata oceniła wystrój pensjonatu jako skrajnie kiczowaty. Białe żyrandole z kwiecistym ornamentem, niecierpki stojące na parapetach i paprotki wiszące na ścianach. To wszystko sprawiło, że aż zadrżała z obrzydzenia. Żałowała, że jej zamszowe szpilki muszą dotykać tych okropnych płytek układających się we wzór beżowo-brązowej szachownicy. Co za tragedia! pomyślała, podchodząc do młodej, uśmiechniętej dziewczyny oczekującej w recepcji. Witam w pensjonacie, Klementynka! Zawołała dziewczyna. Miała na piersi złotą plakietkę z imieniem Sara. W czym mogę pani pomóc? Poproszę o klucz do mojego pokoju. Odparła Małgorzata, zsuwając z nosa okulary i wkładając je chwilowo za krawędź bluzki. Panie nazwisko? Lindberg przewróciła oczami. Co za upokorzenie! W recepcji wita ją jakaś mała smarkula, która nawet nie ma pojęcia, kto przed nią stoi. Nie mogła się doczekać, kiedy poskarży się Markowi. Ale nie, lepiej nie. Niech stary żyje sobie w błogiej nieświadomości i myśli, że wszyscy nadal ją kochają i pamiętają. Lindberg, Małgorzata Lindberg, powiedziała z godnością. Smarkula pewnie zaraz się opamięta i zacznie ją przepraszać, słysząc to sławne nazwisko. Jednak na Sarze nie zrobiło ono najmniejszego wrażenia. Uśmiechnęła się jeszcze szerzej, ukazując rząd prostych, ale domagających się wybielania zębów. No, ale można jej wybaczyć, pomyślała łaskawie Lindberg. Jest w końcu tylko zwykłą śmiertelniczką. Po czym zapytała. Mogę prosić o pani dowód, albo jakikolwiek inny dokument ze zdjęciem? To jakiś chory żart, prawda? Wycedziła Małgorzata przez zęby, na co Sara zaśmiała się nerwowo. Nie rozumiem, co pani ma na myśli? Czy ty zdajesz sobie w ogóle sprawę, z kim rozmawiasz? Dziewczyna odgarnęła z twarzy kosmyk bardzo jasnych, niemalże białych włosów, a jej oczy wytrzeszczyły się ze zdenerwowania. Z Małgorzatą Lindberg, prawda? Oczywiście, że tak, ty, mała gówniaro. Ale czy ty w ogóle wiesz, kim jestem? Krzyknęła Małgorzata, chwytając dziewczynę za kołnierz koszuli. Plakietka z imieniem wbijała jej się przy tym w kciuk. Za jej plecami rozległy się nerwowe szepty, ale nie dbała o to. To Marek ci kazał, tak? Stary kawalarz! Zaśmiała się nagle, klepiąc Sarę po ramieniu. Prawie się nabrałam! Byłaby z ciebie niezła aktoreczka, kochaniutka! Jednak jeden rzut oka na Sarę wystarczył, by domyślić się, że dziewczyna nie brała udziału w żadnej grze, a nadmiar złego, ona nawet nie ma pojęcia, o jakim marku mowa. Jej ręce drżały jak u narkomana na głodzie i pewnie jeszcze kilka chwil, a Małgorzata oskarżyłaby ją o ćpanie. Ta, to by wiele wyjaśniało. Uspokój się, zarezerwowałem pokój na mnie. Usłyszała za sobą aksamitny męski głos. Sekundę później poczuła mocny zapach perfum Andrzeja, które zazwyczaj ją irytowały, ale tym razem zadziałały wyjątkowo kojąco. Andrzej Tkacz, rzucił w stronę recepcjonistki, podając dowód osobisty. Jeden pokój? Och, daj spokój! Przecież to nie pierwszy raz zresztą tak jest taniej. Uszy Małgorzaty zapłonęły krwistą czerwienią. Owszem, minęły już czasy, kiedy nie musiała wcale liczyć się z pieniędzmi, ale czy ta mała cizia musi o tym wiedzieć? Sara wyciągnęła z podlady staroświecki klucz z podłużnym drewnianym breloczkiem, na którym widniał numer pokoju i położyła go dokładnie pomiędzy Małgorzatą a Andrzejem. Lindberg szybkim ruchem nakryła swą dłonią rękę recepcjonistki. Dopiero kiedy dotknęła tej młodziutkiej skóry, uderzyło ją, jak bardzo jest już stara mogła sobie wstrzykiwać botoks gdzie tylko się dało robić odmładzające pasemka i używać całej masy kremów a jednak prawda i tak wyjdzie na jaw dotykając delikatnej alabastrowej skóry i patrząc na swoją 41 łapę poczuła tak silną nienawiść do Sary że miała ochotę ją zabić obiecuję ci że twój szef usłyszy o twojej skandalicznej niekompetencji jak się nazywasz mała Dziewczyna zerknęła z przerażeniem na pakietkę, jakby ze strachu zapomniała swojego nazwiska. Po kilku sekundach wymówiła wreszcie drżącymi wargami: Sara. Sara Hanson. Rozdział pierwszy. Zabytkowy zegar wybijał właśnie godzinę dwunastą, kiedy małgorzata Lindberg zaczęła zalotnie podkręcać swoje długie, ciemne rzęsy. Musiała tego dnia prezentować się olśniewająco, a już i tak czuła, że przez tę małą, niekompetentną cizę w recepcji na policzki wypłynęły jej niezdrowe rumieńce. Andrzej krążył wokół, rozpakowując jej manatki do dwóch komód, podczas gdy sam musiał się zadowolić położeniem swojej torby podróżnej na fotelu pod oknem. – Rozpuszczone czy spięte? – zapytała Małgorzata, okręcając na palcu wskazującym kosmyk swoich kasztanowych włosów. Andrzej szczerze nienawidził, gdy zadawała mu tego typu pytania. Doskonale wiedział, że ma już w głowie gotową odpowiedź i czeka tylko, aż ktoś utwierdzi ją w przekonaniu o słuszności swojej decyzji. Czasami nie rozumiał kobiet. Czemu po prostu nie zapyta go, czy rozpuszczone włosy są dobrym pomysłem? Oszczędziłoby mu to wielu nerwów. Wtedy przynajmniej miałby jasność, co ma odpowiedzieć. Ależ tak, moja droga, doskonale wiesz, że w takiej fryzurze wyglądasz olśniewająco. Szczerze mówiąc, zawsze wyglądasz pięknie, odparł nieśmiało. Jesteś do niczego! krzyknęła tak głośno, że ktoś w pokoju obok zastukał w rurę w łazience. Myślisz, że skoro załatwiłeś mi to spotkanie, to możesz już osiąść na laurach? Myślisz, że to wszystko? Andrzej dawno nie widział jej w takim stanie. Co prawda zawsze była dość opryskliwa, jak przystało na rozkapryszoną gwiazdę, i trochę wściekła, że jej kariera musiała zwolnić tempa przez pewien dawny skandal, o którym nie można było wspominać w jej obecności. Dzisiaj jednak przeszła samą siebie. A tkacz sam już nie wiedział, czy chodziło tylko o casting, czy też może o fakt, że przez ostatnich kilka godzin nikt jej jeszcze nie poprosił o autograf. Przed tobą najważniejsza część planu. Powiedział zbliżając się do Małgorzaty powoli i ostrożnie, jakby miała go zaraz ukąsić. Nie możesz pokazać się Markowi z tej strony, uspokój się. Lepiej zacznij już teraz. Wziął głęboki wdech, unosząc ramiona z zachęcającym uśmiechem, prosząc Lindberg, by poszła w jego ślady. Po kilku takich spokojnych wdechach i wydechach nieco się odprężyła, a na jej twarz wróciły normalne kolory. Więc jak zapytała cicho, machając mu przed nosem złotą spinką w kształcie ważki. Rozpuszczone, zaryzykował. Przez jedną koszmarną sekundę był pewien, że zaraz nastąpi kolejny wybuch, ale tym razem Małgorzata zarzuciła mu ręce na szyję, przycisnęła mocno usta do jego ust, po czym wyszeptała Dziękuję ci. Jesteś niezastąpiony. W takich chwilach naprawdę się cieszył, że jest przy niej. Był z siebie dumny, że maczał palce w jej małych sukcesach, kilka lat po tym, jak skreśliła ją niemalże cała branża. Tylko on w nią wierzył i teraz łudził się, że jako jedyny zasługiwał na jej pocałunki. Prawda była niestety taka, że jego usta nie były tego dnia jedynymi, które całowała, by dostać swoją wymarzoną rolę. Godzinę później Małgorzata weszła do restauracji w budynku pensjonatu, wystrojona w bordową spódnicę i czarną bluzkę z dekoltem serek. Trochę drapały ją nowe grafitowe rajstopy z drobnym ornamentem po bokach, ale tego dnia była zdeterminowana, by znieść wszystko. Nawet fakt, że musiała założyć buty na żałośnie niskim obcasie, chociaż doskonale wiedziała, że jej nogi najlepiej prezentują się na dwunasto-centymetrowych szpilkach. Miała jednak na uwadze że reżyser Marek Ziemba niski grubawy i łysiejący człowieczek wyjątkowo źle znosił towarzystwo wyższych od siebie kobiet. Wystrój restauracji był równie żałosny jak wystrój całego pensjonatu. Na jednej ze ścian wisiały obrzydliwe zakurzone łby dwóch jeleni i dzika, a pod nimi błyszczała zabytkowa strzelba. Jak na gust wybrednego tyłka Małgorzaty, siedzenia były stanowczo zbyt twarde. Dobrego wrażenia nie robił także poplamiony obrus ani kelner, huchający na szklanki i wycierający je różową serwetką. Marek się jeszcze nie zjawił, co Lindberg przyjęła z ogromną ulgą. W innych okolicznościach na pewno nie czekałaby sama w restauracji na jakiegokolwiek mężczyznę. Teraz jednak sytuacja była zupełnie inna. Ten facet stanowił o jej być albo nie być, o jej wielkim powrocie albo o zesłaniu na wieczne zapomnienie. Zaskoczył ją swoim przybyciem. Ze zdenerwowania ułożyła z łososiowej serwetki dziwaczny kształt, coś pomiędzy koniem a wielorybem. Zastanawiała się właśnie, co to dokładnie jest, gdy zimne żabowate wargi musnęły jej policzek. Małgorzata ukryła obrzydzenie pod fasadą fałszywego uśmiechu i z całych sił starała się zdusić w sobie nagłą potrzebę wyszorowania twarzy pumeksem. Długo czekasz? Zapytał ziemba, uśmiechając się do niej szeroko. Lindberg zaprzeczyła, wybuchając przy tym uroczym, perlistym śmiechem. Przeglądała się Markowi za mni i stwierdziła, że pomijając powiększającą się łysinę na czubku głowy, jest dokładnie taki, jakim go zapamiętała. Nie wyróżniał się z tłumu. Tylko kilka drobiazgów, takich jak drogi zegarek, telefon czy złoty sygnet, świadczyło, że jest nieco lepszy od szaraków, jakich mijało się na ulicach. Na jego krótkim, grubym palcu od lat błyszczała platynowa obrączka, której nie ściągał, nawet gdy testował młode aktoreczki do swoich filmów. Naprawdę cieszę się, że przyjdzie nam razem pracować po raz kolejny. Zaczął po kilku minutach, dyrektując się drogim czerwonym winem. Zawsze byłaś taka ambitna i nigdy się nie poddawałaś. Małgorzata zaczęła nerwowo bawić się obrączką, modąc się w myślach, by nie padło słowo o jej dawnych wyczynach. Nie po to ukrywała się przed mediami tych kilka lat, by dzisiaj na nowo wałkować swoje błędy. Wiedziała jednak, że po zagraniu głównej roli w filmie Marka rzucą się na nią wścibcy dziennikarze, a wraz z nimi powrócą te krępujące pytania. Kto za tym wszystkim stoi? Czy działała pani na jej zlecenie i to najgorsze? Czy ma pani wyrzuty sumienia po śmierci Idy Połanieckiej? Lindberg potrząsnęła głową na to paskudne wspomnienie i zamrugała kilka razy powiekami, jakby znowu oślepiły ją flesze. Zazwyczaj lubiła podobną atmosferę, ale obawiała się, że wywiady i migawki aparatów już na zawsze będą kojarzyły się jej z tamtym koszmarnym wieczorem. Ja też się cieszę. Nawet nie wiesz, jaki to dla mnie zaszczyt, że taki wspaniały reżyser zdecydował się przyjąć mnie pod swoje skrzydła. Powiedziała doskonale pamiętając o słabym punkcie marka. Łykał wszystkie pochlebstwa na swój temat, jak młody pelikan świeże ryby. Mogłaby mu powiedzieć, że ubóstwia takich wysokich i przystojnych mężczyzn jak on, a zięba poklepałby się tylko z zadowoleniem po swoim nadętym brzuchu. No, no. Mruknął opróżniając kieliszek i kiwając na kelnera. Jeszcze cię nie przygarnąłem! Czytałam scenariusz, uważam, że to rola wymarzona dla mnie, zaczęła swoje przemówienie Małgorzata. Wiem dokładnie, co znaczy podnieść się po wielkim upadku i wrócić do gry z podniesionym czołem. Wiem, czym jest prawdziwa miłość i jakie przeciwności musi pokonać, by. Marek Zięba machnął niecierpliwie ręką, jakby jej gadanie miało mu przeszkodzić w ocenianiu klarowności wina. Po chwili wyszczerzył w uśmiechu swoje poszarzałe zęby, na widok których Małgorzacie zawsze robiło się niedobrze. Nagle zapragnęła wrócić do pokoju hotelowego, gdzie czekał na nią kochający Andrzej. Może nie najprzystojniejszy, ale przynajmniej nie budzący w niej obrzydzenia. Marzyła o tym, by przytulić się do jego szczupłego ciała i wsłuchać w ten głęboki, jak samitny głos, który zawsze ją uspokajał. Wiesz, że jestem profesjonalistą i nie lubię angażować do moich filmów byle kogo. Robię dla ciebie wyjątek. Lindberg zmarszczyła brwi. Jednak dla dobra swojej kariery postanowiła zbyć tę uwagę milczeniem. Zapewne słyszałaś, że ten pisarzyna jest strasznie kapryśny. Małgorzata pokiwała głową. Film pod pretensjonalnym tytułem Głos z mego serca powstaje na motywach powieści jednego z najbardziej popularnych ostatnio w kraju pisarzy. Ta książka była dla niego wyjątkowo ważna, gdyż przyniosła mu największy rozgłos i dlatego też upierał się, by mieć wpływ na obsadę. Rozumiem, mam stawić się na castingu? Zapewne dużo aktorek ubiega się o te role. Musisz być pewien, że wybierzesz najlepszą, stwierdziła Małgorzata, ignorując swoje złe przeczucie, że zaraz padnie to zdanie, którego najbardziej w świecie bała się usłyszeć. Na twarzy Marka rozlał się kolejny uśmiech, tym razem pobłażliwy i kpiący, jakby reżyser chciał powiedzieć: jaka ty jesteś naiwna. Nachylił się w stronę Małgorzaty, prawą dłonią muskając jej palce, a lewą odnalazł pod stolikiem jej kolano. Lindberg przełknęła ślinę. Przed skandalem mogłaby pozwolić sobie na to, by wbić widelec w jego obleśną łapę i wyjść z restauracji, oblewając go czerwonym winem. Udzieliłaby potem Tuzina wywiadów, w których żaliłaby się na bezlitosny świat filmu, ostrzegając młode dziewczyny przed napalonymi reżyserami, a zięba byłby skończony. Teraz jednak miała tylko dwa wyjścia: albo się zgodzić, albo powrócić do pielenia ogrodu i gotowania obiadów dla swojego nudnego męża. Ręka Marka zawędrowała nieco wyżej i przesunęła się na wewnętrzną stronę jej uda. Jesteś jeszcze taka młoda i piękna, wyszeptał. Wiesz, czego chcę. Poszukuję kogoś, kto zrobi dla tej roli wszystko. Poszukuję kogoś, kto zrobi dla tej roli wszystko. Właśnie tego zdania się obawiała. Nie słyszała go od tak dawna. Kilka razy proponowano jej to na początku kariery, kiedy kręciła się po planie jako zaledwie osiemnastoletnia dziewczyna, podając kawę reżyserom. Wtedy tylko fukała oburzona i pewnie, gdyby nie jedna młoda, ambitna reżyserka, której nie stać było na zatrudnienie samych znanych twarzy, podawałaby kawę do dzisiaj. – No, powiedz skarbie, dobrze trafiłem? Marek uśmiechnął się szeroko, pewny swojego zwycięstwa. Małgorzata Lindberg przełknęła głośno ślinę, starając się powstrzymać odruch wymiotny na widok jego trzech trzęsących się z pożądania podbródków, była bardzo zdesperowana, a on doskonale o tym wiedział. Dobrze trafiłeś, powiedziała wreszcie, zmuszając się do gwiazdorskiego uśmiechu. To świetnie, mruknął Marek, który wcale nie wyglądał na zaskoczonego. Opróżnił swój kieliszek wina, po czym wstał, podając po rycersku ramię Małgorzacie. Dołączę do ciebie za chwilkę, dobrze? zapytała niepewnie, na co Zięba zareagował tylko uniesieniem brwi. Zgoda. Tylko nie każ na siebie długo czekać, zapukaj do siedemnastki. Lindberg siedziała przy stoliku, obserwując odchodzącego Marka. Chciała w nim widzieć ostatnią szansę na powrót na salony, a nie brzydkiego, podstarzałego buca jakim niewątpliwie był. Jednak jej oczy uparcie odmawiały zaprzeczenia koszmarnej prawdzie o marku ziembie, a rozum wymyślał coraz to nowsze powody, by nie iść do pokoju z numerem 17. Małgorzata pragnęła tylko jednego, by jej rozum wreszcie zamilkł, a oczy przestały rejestrować fakty przez najbliższych kilkadziesiąt minut. Wiedziała, że to, co zaraz zrobi, niewiele pomoże. Ale mimo to podeszła do baru i rzuciła setkę wódki byle szybko. Sarah Hanson nie mogła dojść do siebie po bliskim spotkaniu z dawno zapomnianą gwiazdą. Obawiała się, że ta szalona Lindberg spełni swoją prośbę i pójdzie do szefowej. Dziewczyna ledwo mogła się skupić na swojej pracy. Raz źle zapisała termin rezerwacji, a dwa razy zdarzyło jej się wydać zły klucz do pokoju. Kotuniu, czemu masz taką smutną minkę? Zapytała Sabina, która pół swojego życia spędziła szorując podłogi w klementynce. Sara spojrzała na nią przestraszona. Pracowała w pensjonacie od niecałych trzech miesięcy, więc nie wiedziała jeszcze, co jest większym, a co mniejszym przewinieniem. Jednak jednego była pewna, Sabinie mogła zawsze zwierzyć się ze wszystkiego. Chyba zrobiłam coś złego, wyszeptała przerażona. Wysłuchawszy całej historii, Sabina ryknęła głośnym śmiechem Oparła się no szalacko o swój mop, po czym zapytała Serio? Dziewczynko, to jest ten twój wielki problem? Jakaś zakompleksiona, żałosna baba? Powiedz, w którym mieszka pokoju, a obiecuję, że umyje jej kibel jej własną szczoteczką do zębów Dzięki, Sabinko, kusząca propozycja Ale z tą Małgorzatą Lindberg mieszka jakiś facet, nie jest w porządku Lepiej ich zostawmy co ty powiedziałaś? Małgorzata Lindberg? Sabina wytrzeszczyła oczy. Ona naprawdę była kiedyś wielką gwiazdą. Sara w odpowiedzi tylko przygryzła wargi. Więc jednak dała straszną plamę. Szefowa na pewno wywali ją na zbity pysk za zdenerwowanie celebrytki. A jeśli ta cała afera przecieknie do prasy i jutro wszystkie nagłówki będą krzyczały o prowincjonalnej gęsi, która nie rozpoznała dziwy wielkiego ekranu? Dziewczyna pokręciła mocno głową, żeby tylko odpędzić od siebie tę koszmarną wizję. Myślałam, że po tym, co się stało, zakończyła karierę raz na zawsze. Sabina zniżyła głos do szeptu. Czy wiesz, że ona podobno. Co to za pogaduchy? Sabina chwyciła mop, uśmiechając się do szefowej. Laura, bo tak miała na imię właścicielka pensjonatu, wysunęła dolną szczękę, jak zawsze, gdy coś wisiało w powietrzu, a tym razem było to coś, czego szczerze nie znosiła zaniedbywanie obowiązków. Kupiła ten budynek kilkanaście lat temu, gdy jej polski narzeczony przekonał ją, by opuściła Niemcy i zamieszkała w jego rodzinnym mieście. Wtedy Klementynka była na wpół zrujnowana. Nikt nie chciał jej oglądać nawet z zewnątrz, a co dopiero wynająć w niej pokój. Po latach, po tej ruinie nie było śladu. A to wszystko dzięki ciężkiej pracy laury i ludzi, którym dawała zatrudnienia. Choć dawno już minęły czasy, kiedy musiała się martwić o swój pensjonat, nadal obsesyjnie dbała o to, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Podłogi miały lśnić, dania zachwycać smakiem, a dziewczyna w recepcji szerokim uśmiechem. Tymczasem sprzątaczka została przyłopana na plotkowaniu. A recepcjonistka wyglądała, jakby zobaczyła ducha. Zaro? zaczęła Laura. Silny niemiecki akcent sprawiał, że to imię w jej ustach brzmiało zawsze Zaro. Co ci jest? Mogę ci jakoś pomóc? Sara pokręciła tylko głową. Postanowiła jednak, że opowie Laurze o wszystkim, zanim zrobi to wściekła małgorzata Lindberg. Podniosła na szefową swoje wielkie migdałowe, jasnobłękitne oczy i, starając się wyglądać jak wcielenie niewinności, po raz drugi w ciągu ostatniego kwadransa, streściła swoje spotkanie z niegdyś bardzo słynną aktorką. Serce Laury topniało z każdym słowem, choć nie dała tego po sobie poznać. O stanowisko recepcjonistki w Klementynce ubiegały się trzy dziewczyny, z czego dwie miały o wiele lepsze kwalifikacje niż ta mała Hanson. Jednak Sara poruszyła wszystkie struny w sercu Laury. Porcelanowa cera oraz proste, niemalże białe włosy, odziedziczone po szwedzkim ojcu wraz z nazwiskiem, nadawały jej iście anielski wygląd. Gdy Sara uśmiechnęła się na przywitanie, Laura pomyślała, że to właśnie taki uśmiech powinna mieć dziewczyna w recepcji. Uśmiech, który sprawi, że wszyscy uwierzą, iż są mile widziani w Klementynce. Nigdy w życiu nie słyszałam o takiej aktorce, skłamała gładko Laura. Nic się nie stało, Saro, porozmawiam z nią, jeśli zajdzie taka potrzeba, dobrze? Dziewczyna uśmiechnęła się szeroko, nie wierząc we własne szczęście. W myślach żegnała się właśnie z tą pracą, miłą Sabiną i przystojnym kelnerem Bartkiem. Myślała, że siedzi po raz ostatni w recepcji Klementynki. A teraz jedź już do domu, zarządziła szefowa. Proszę? Jednak. Jednak mnie pani zwalnia? Serce Sary na chwilę zamarło. Tak, ale tylko na dzisiaj. Idź poradzę sobie. Nie, to nie będzie konieczne. Pani Laura obiecuje, że. Do domu, rozkazała Laura, wracając do swojego ostrego tonu. Mogła mieć sentyment do tej dziewczyny, ale doskonale wiedziała, że Sara w takim stanie i tak się do niczego nie nadaje. Dłonie jej drżały, gdy z wdzięcznością uściskała swoją szefową, co tylko utwierdziło Laurę w przekonaniu, że miała rację, dając jej wolne do końca dnia. Sara odpięła szybko plakietkę z imieniem i zostawiła ją na blacie, po czym popędziła na parking do swojego starego czerwonego fiata. Cieszyła się, że nikt jej nie zwolnił i jutro znów zasiądzie w recepcji, jednak nie wiedziała, że rację miała tylko w jednym. Sara Hanson nie straciła stanowiska. Ale miała się już nigdy nie pojawić w recepcji w Klementynce. Czy można upaść jeszcze niżej? Zastanawiała się Lindberg, podnosząc z podłogi swoje grafitowe rajstopy. Marek zawodził pod prysznicem stare piosenki, podczas gdy ona miała ochotę zapaść się pod ziemię. Nie mogła się doczekać, aż ziemba wreszcie wyjdzie. Powie, że wszystko załatwione, i już za miesiąc będzie mogła stawić się na planie, by zagrać wymarzoną Jowitę. Potem kilku godzin na kąpiel, kilka drinków i być może nawet zapomni, co się tu przed chwilą działo. Gdy Zięba wyszedł wreszcie z łazienki w puchatym łososiowym szlafroku, siedziała przy stoliku, czekając na finał tej żałosnej historii. Reżyser usiadł naprzeciwko niej, nie dbając wcale o to, że poły szlafroka rozchyliły się odrobinę za bardzo ale Małgorzata starała się tam po prostu nie patrzeć. Z całych sił skupiła się na tym, co za chwilę usłyszy. Postanowiła, że od dziś Andrzej będzie zwracał się do niej jej nowym filmowym imieniem, tak aby lepiej wczuła się w postać. – Masz tę rolę, kotku – powiedział wreszcie Marek. – Będziesz doskonałą Krystyną. Uśmiech na twarzy Małgorzaty zbladł. Przez jedną naiwną sekundę myślała, że to jedynie koszmarne przejęzyczenie – jednak potem dotarło do niej, że w scenariuszu jest jedna Krystyna, ciotka jej wymarzonej Jowity. To chyba pomyłka. Miałam się ubiegać o główną rolę, powiedziała, czując narastającą suchość w ustach. Zmieniłem zdanie, nie mówiłem ci? Zapytał Marek z niewinnym uśmiechem. Rolę Jowity powierzyłem już komuś innemu oddech Małgorzaty stawał się coraz płytszy, czuła jak ogarnia ją fala gorąca, podobnie jak wtedy, gdy zdenerwowała ją tam mała w recepcji. Jednak tym razem nie było obok niej Andrzeja, który wyszeptałby jej prosto do ucha spokojnie. Mam wszystko pod kontrolą. Nawet gdyby tu był, nie stanąłby w jej obronie po tym, co zrobiła. Nie uznawał takich metod i gdyby się dowiedział, za jaką cenę dostała rolę, już nigdy, przenigdy by się do niej nie odezwał. Małgosiu, to było przecież oczywiste, wyszeptał Marek. Podstawowa matematyka, Jowita ma trzydzieści lat, jej ciotka czterdzieści siedem, a ty czterdzieści trzy. Czterdzieści poprawiła go, czując zbliżający się atak histerii. Co jednak nie zmienia faktu, że nadal bliżej ci wiekiem do Krystyny. Małgorzata zerwała się nagle, przewracając stolik. Mały wazonik z kwiatami rozbił się na podłodze, zostawiając po sobie skorupy i kałuże stęchłej wody. – Kim ona jest? – wrzasnęła. – Kto? – zapytał Zięba, bez śladu przerażenia na twarzy. Wyglądał, jakby świetnie się bawił. – Ta, którą wybrałeś do mojej roli. Zaraz ci udowodnię, że nie jest wcale lepsza ode mnie. – Masz rację. Nie jest wcale lepsza od ciebie – Odparł uśmiechając się porozumiewawczo. Małgorzacie na ten widok drugie śniadanie podeszło do gardła. Chcę wiedzieć, kto to jest! zażądała, powstrzymując łzy cisnące się jej do oczu. Jeszcze tego by brakowało, żeby popłakała się jak mała dziewczynka, której ktoś zebrał cukierka. Dlaczego tak ci na tym zależy? Chcesz zrobić z nią to, co zrobiłaś z Idą? zapytał beznamiętnie Marek. Na dźwięk imienia Idy. Małgorzata zamarła niczym sarna w świetle reflektorów na autostradzie. W szoku, że odważył się przy niej wspomnieć o dawnym skandalu, dostała silnej czkawki. Wiesz dobrze, że. Nie miałam nic wspólnego ze śmiercią Idy. O ile wiem, byłaś w tamtym pokoju, gdy skoczyła albo została wypchnięta z okna, zauważył z zagadkowym uśmiechem. Małgorzata wzniosła się na wyżyny upokorzenia. Czego on teraz od niej żądał? By przyznała się do czegoś, czego nie zrobiła? Owszem, ma na sumieniu paskudne rzeczy. Rywalce z planu zamieniła kiedyś szampon na krem do depilacji, a innej przed castingiem do serialu upiłowała obcas, ale nigdy nie posunęłaby się do morderstwa. Chciała tylko wkurzyć tę głupią ideę i skłamała, że reżyser ma zamiar dla niej, czyli Małgorzaty, zostawić żonę. Nigdy by tego nie powiedziała, gdyby miała choć cień podejrzenia, że to właśnie obiecywał tej naiwnej połanieckiej. Już do końca życia miał Małgorzata prześladować zrozpaczony wzrok Idy i widok, jak jej rywalka rzuca się z okna na dziesiątym piętrze. Nie zrobiłam tego, powtórzyła po raz tysięczny w swoim życiu. Czuła jak tuż do rzęs spływa jej po policzkach, a oczy puchną od niekontrolowanego płaczu. Wydawało jej się, że Marek wciąż się uśmiechał, gdy wybiegła z pokoju numer 17, głośno trzaskając drzwiami. Obijała się o ściany w drodze do swojego pokoju, gdzie miał czekać na nią Andrzej. Po drodze zgubiła but, ale nie dbała o to. Otworzyła drzwi z numerem pięć i na drżących nogach weszła do środka. Przy stoliku siedział jej agent i czytał spokojnie gazetę. Na widok małgorzaty poderwał się i pochwycił ją, zanim osunęła się na podłogę. Jego dotyk palił ją, nawet przez gruby materiał czarnej bluzki. Czuła się brudna i nie chciałaby kiedykolwiek ktokolwiek jej dotykał. W głowie huczało jej echo koszmarnych słów Marka i przeraźliwego krzyku Idy. Nie miała pojęcia, co zrobić, by wreszcie zapadła kojąca cisza, ale doskonale wiedziała, że ten stan nie jest możliwy do osiągnięcia w tym przeklętym pensjonacie. Daj mi klucze do auta, zażądała. Muszę stąd wyjechać. Nie jesteś w stanie prowadzić. Powiedz, dokąd chcesz jechać, a zawiozę cię tam, powiedział Andrzej, odgarniając jej z twarzy spocone włosy. Delikatnym ruchem otarł jej łzy z policzków, nie dbając o to, że na dłoni zostały mu czarne smugi tuszu. Nie, chcę jechać sama. Wrócę wieczorem. Masz być wtedy spakowany. Co się stało? Powiedz mi, błagam. – wyszeptał Andrzej. Okulary zsunęły mu się na czubek nosa, ale nie poprawił ich, wciąż trzymając Małgorzatę w ramionach. Zaczął ją delikatnie kołysać, ale kobieta wyrwała się i kulejąc na jednym obcasie podeszła do stolika. Szukała pod gazetą, pod stolikiem i na parapecie. – Gdzie są kluczyki? – wrzasnęła wreszcie. – Nie będziesz prowadzić! – odparł stanowczo stanowczotkacz. Chcesz się przekonać? wycedziła przez zęby, przeszukując kieszenie jego płaszcza. Z jej ust wyrwał się okrzyk triumfu, gdy wyczuła pod palcami chłodny metal. Zejdź mi z drogi, warknęła, ściskając kluczyki. Nie! Małgorzata zebrała w sobie cały gniew i frustrację, po czym pchnęła Andrzeja pod ścianę. Zupełnie nieprzygotowany na taki cios mężczyzna zatoczył się i upadł, uderzając głową o krawędź komody. Półprzytomnie patrzył jakiego ukochana, której nie poznawał, wychodzi z pokoju, zostawiając go samego. Co do jednego, Małgorzata musiała przyznać Andrzejowi rację, nie była w stanie prowadzić. Zastanawiała się, czy wypita na szybko wódka oraz kieliszek wina już wyparowały z jej organizmu, ale nawet jeśli, to pod wpływem tak silnych emocji na pewno nie mogła zabłysnąć jako doskonały kierowca. Jej zmęczone płaczem oczy marzyły o kilkugodzinnym porządnym śnie, a opuchnięta twarz straszyła we wstecznym lusterku. Jednak Lindberg nie rezygnowała z przejażdżki. Wyżywanie się na pedale gazu i jazda z niedozwoloną prędkością naprawdę dobrze jej robiły. Myślała, co teraz robi Andrzej. Nie mógł chyba nigdzie pojechać, skoro zabrała mu samochód. Jednak co będzie, jeśli okaże się, że tkacz zostawił ją na tym pustkowiu? Chciała do niego zadzwonić, ale przeszukawszy schowek, uświadomiła sobie, że jej komórka musiała zostać w pensjonacie. Miała tylko nadzieję, że nie spotka już nigdy zięby na swojej drodze. Po raz kolejny posądzono by ją o morderstwo, ale tym razem całkiem słusznie. Nie wiedziała nawet, jak daleko odjechała od Klementynki. Nie zważała na drogę, kilka razy zdarzyło jej się przejechać obok tej samej stacji benzynowej. Krajobraz za oknem był do bólu monotonny. Albo ciemne lasy liściaste, albo idylliczne domki pokryte czerwoną dachówką, miała nadzieję, że zgodnie ze złożoną obietnicą jakoś zdoła wrócić przed zmierzchem. Jej wzrok znów natrafił przypadkowo na własne odbicie w lusterku. Skrzywiła się na widok zapuchniętych oczu i pokrytych rozmazanym tuszem policzków. Z tym coś trzeba zrobić. Małgorzata sięgnęła prawą dłonią do schowka w poszukiwaniu chusteczek. Auto podskoczyło na wyboistej drodze i cała zawartość półki znalazła się nagle pod siedzeniem pasażera. Cholera! mruknęła, nurkując pod fotel. Po kilku sekundach z sterty papierów, kosmetyków i starych wizytówek udało jej się wreszcie wydobyć chusteczki. Obiema dłońmi chwyciła kierownicę, ale było już za późno na manewry. Jechała złym pasem, a ostatnią rzeczą, jaką zobaczyła, były wystraszone oczy dziewczyny z recepcji. Stop, stop, stop! powtarzała w myślach Sara. Jednak było już za późno. Fakt, że widziała tylko ciemność, także jej nie pocieszał. Pamiętała tylko tyle, że na zakręcie znikąd pojawił się na jej pasie drugi samochód, a za kierownicą siedziała chyba ta koszmarna Lindberg. Sara słyszała wyraźnie jakieś podniecone głosy i syrenę karetki. Potem szybkie kroki, krzyki, trzaśnięcie drzwiami samochodu. Co się dzieje? Czemu nie mogę otworzyć oczu? myślała gorączkowo. Podejrzewam krwotok wewnętrzny powiedział męski głos. Co z tą drugą? Nic nie możemy zrobić, proszę, niech się państwo odsuną. Czy Sara dobrze zrozumiała? Lindberg? Nie żyje? Musiała się o tym przekonać, musiała to zobaczyć na własne oczy skupiła się na tym, by wstać i nagle poczuła, że staje się lekka jak piórko i unosi się w górę z taką łatwością, jak gdyby nic nie ważyła. Nie czuła pracy mięśni ani stawów. Stanęła na twardym asfalcie, lecz miała wrażenie, jakby stała na młodej kępie trawy. Wszystko było aksamitne i piękne. W uszach dźwięczał jej anielski śpiew i już nie mogła się doczekać, jakie cuda ujrzy, gdy wreszcie otworzy oczy. Tracimy ją, zawołał męski głos. Ten sam, który powiedział, że Małgorzata Lindberg nie żyje. Jednak, jak może nie żyć, skoro stoi tuż obok? I na dodatek przemawia do przerażonej i zagubionej Sary. Szkoda by cię było, mruknęła. Ja straciłam już wszystko, ale ty masz życie przed sobą. O czym ty mówisz? Zapytała Sara. Jej głos był przytłumiony, jakby był pod wodą. Obejrzyj się za siebie. Sara posłuchała polecenia i ujrzała swoje własne ciało, rozciągnięte na zimnym asfalcie. Jej twarz była blada i podrapana. Mężczyzna w czerwonym kombinezonie robił wszystko, by przywrócić ją do życia, a para stojąca obok przyglądała się temu z przejęciem. Sara wiedziała, że ich zna, ale jej myśli nie były tak bystre jak kiedyś. Co się hamowało, coś sprawiało, że czuła się coraz słabsza. Proszę, córeczko, wróć do mnie, zaszlochała kobieta. Nagle dziewczyna zrozumiała wszystko. Przecież to tu. Tuż za zakrętem był dom, w którym mieszkała wraz z matką i ojczymem. Ostatkiem sił przyczołgała się do matki, choć coś wzywało ją w kierunku ciała. Przyciąganie ku ciału stawało się coraz silniejsze i nie tylko Sara je czuła. Małgorzata wpatrywała się w młodą, pozbawioną zmarszczek twarz, po czym rzuciła okiem za siebie na zmiażdżone Audi, w którym tkwiły jej zmasakrowane szczątki. Jakby to było zacząć wszystko od nowa. Pomyślała, pochylając się nad bladym ciałem dziewczyny. Dotknęła jej policzka w momencie, gdy ratownik wyjątkowo mocno nacisnął na klatkę piersiową. Przebiegł przez nią prąd i nagle opuściło ją wrażenie lekkości. Zapadła ciemność, i małgorzata Lindberg poczuła obezwładniający ból w prawym boku. Mamy ją! krzyknął jeden z ratowników. Matka Sary wzniosła radośnie dłonie ku niebu, a ojczym odetchnął z ulgą, ściskając żonę. Dusza Sary Hanson stała na poboczu i nie mogła uwierzyć w to, co właśnie widziała. W chwili, gdy Małgorzata wstąpiła w jej ciało, zniknęło owo dziwne przyciąganie i poczucie niebiańskiej lekkości. Teraz Sara nie czuła niczego, zupełnie jakby nigdy nie istniała. Rozdział drugi. Nadal myślała o sobie jako o Małgorzacie Lindberg. Obudziła się w szpitalu następnego dnia otoczona przez lekarzy i pielęgniarki. Będzie musiała nauczyć się reagować na swoje nowe imię, pogodzić się z tym, że jej organizm zapragnął nagle jeść mięso i mnóstwo niezdrowych i tuczących rzeczy oraz przyzwyczaić się, że ma 20 lat mniej. Ten punkt podobał jej się najbardziej. Ciało Sary Hanson miało połamane żebra i było bardzo posiniaczone, jednak Małgorzata wiedziała, że to wszystko minie, a skóra pozostanie jędrna i gładka. Przydałoby się tej Sarze zrzucić parę kilogramów, zacząć dbać o kondycję i wybielić zęby, ale poza tym była wprost idealna. Czy czegoś ci potrzeba, kochanie? Zapytała kobieta w średnim wieku, kiedy tylko Małgorzata otworzyła oczy. Spoglądała na nią z taką czułością i miłością, z jaką tylko matka może patrzeć na swoje chore dziecko, więc Małgorzata pojęła, że właśnie ma przyjemność poznać panią Hanson. W takich chwilach pacjenci proszą zazwyczaj o wodę albo pytają, gdzie się znajdują. Małgorzata jednak zamrugała i ignorując suchość w ustach, wyszeptała. Lusterko. Daj mi lusterko. Matka Sary zmarszczyła brwi, ale spełniła prośbę. Małgorzata cieszyła się, że Sara widocznie odziedziczyła urodę po ojcu, bowiem ta na oko 45-letnia kobieta siedząca na brzegu jej szpitalnego łóżka wcale pięknością nie grzeszyła. Miała nieregularne rysy, za długi lekko zadarty nos i wystające kości policzkowe. Spiczasta broda nadawała twarzy nieco trójkątny kształt, a krótkie włosy o mysim odcieniu jedynie podkreślały ten efekt. Co by nie mówić, matka Sary była po prostu brzydka. Małgorzata uradowała też myśl, że jedna rzecz się nie zmieniła nadal miała tajemnicze obco brzmiące nazwisko. Oczywiście tak naprawdę wcale nie nazywała się Lindberg, lecz lindowska, ale końcówka wska była w jej mniemaniu żałośnie pospolita, więc natychmiast postanowiła ją zmienić. Wielokrotnie spuszczała wzrok, gdy padały pytania o jej rzekome zagraniczne pochodzenie. Fakt, że jej rodzice od dawna spoczywali na cmentarzu, znacznie ułatwiał jej ukrywanie swoich prawdziwych korzeni. Spojrzała w lustro z zadowoleniem. Powieka lewego oka była lekko opuchnięta, a zadrapanie na podbródku, na tyle głębokie, że może nawet pozostanie po nim mała blizna, ale to nic. Jeśli będzie trzeba, zrobi z tej blizny swój wielki atut. Była w końcu dziewczyną, która wyszła cało z wypadku, w którym zginęła słynna małgorzata Lindberg. Lekko przetłuszczone włosy Sary okalały owalną twarz o regularnych rysach. Duże, głęboko osadzone oczy były otoczone długimi rzęsami, jednak tak jasnymi, że prawie wcale nie było ich widać. Małgorzata położyła sobie lusterko na piersi, nie wypuszczając go z rąk uśmiechnęła się blado, bardziej do siebie i własnych myśli niż do siedzącej obok kobiety. Jednak matka Sary błyskawicznie odwzajemniła uśmiech. Wszystko będzie w porządku, wyszeptała. Dojdziesz do siebie i spokojnie wrócisz do pracy. Laura mi obiecała, że miejsce w Klementynce będzie na ciebie czekać. Bartek pytał o ciebie, wiesz? I oczywiście tata bardzo się o ciebie martwi. Małgorzata zmarszczyła z wysiłkiem brwi, uświadamiając sobie nagle, że to, co dla niej jest takie oczywiste, niekoniecznie musi być jasne dla całej reszty świata. Doskonale wiedziała, że nie powróci nigdy do pracy w Klementynce. Nie obchodziło jej także, co o tym wszystkim pomyślą sobie rodzice Sary czy Bartek. Kim w ogóle jest Bartek? Zdawała sobie doskonale sprawę z faktu, że nikt nigdy nie powinien poznać prawdy dla świata. Małgorzata Lindberg musi pozostać martwa. Wraz z ciałem młodej uroczej Sary odziedziczyła także jej tożsamość, a co za tym idzie nad opiekuńczą matkę, nudną pracę i jakiegoś cichego wielbiciela. Jeśli tajemnica miała pozostać tajemnicą, musiała się bardzo postarać, by wszyscy uwierzyli, że mają przed sobą nie tylko ciało, lecz także duszę panny Hanson. Małgorzata przełknęła ślinę z obawą, że być może zapomniała, jak się gra. A jeśli nowe ciało nie będzie jej posłuszne? Lub też jeśli wraz z tamtą powłoką odeszły te niesamowite zdolności aktorskie, tak często wychwalane przez media? Jednak te obawy opuściły ją natychmiast, gdy tylko brwi Sary ściągnęły się zgodnie z jej życzeniem, po mistrzowsku wyrażając szok i przerażenie. Ale o czym pani właściwie mówi? I kim pani jest? Następny dzień upłynął Małgorzacie na serii badań mających ustalić przyczyny amnezji. Jednak żadne z nich nie wykazało absolutnie niczego, więc z braku lepszych możliwości lekarze zrzucili zanik pamięci na karp szoku pourazowego. Wkrótce powinien minąć, oświadczyli Marii, gdy ta na giętkich, z przerażenia nogach chodziła po szpitalnym korytarzu. Tylko jedna osoba na ziemi wiedziała, że pamięć Sary już nigdy nie wróci. Bowiem w jej mózgu zagościły całkiem nowe wspomnienia. Małgorzata umościła się wygodnie na poduszce i słodkim głosem poprosiła pielęgniarkę o dzisiejszy numer gazety. Ta uśmiechnęła się dobrodusznie, bowiem słyszała już co nieco o tej biednej dziewczynie, która straciła pamięć. Po południu na stoliku Małgorzaty pojawiły się aż dwa dzienniki, których pierwsze strony wyglądały niemalże identycznie. Śmierć Małgorzaty Lindberg, nowe fakty, oraz tragedia dla polskiej kinematografii, krzyczały nagłówki. O wiele drobniejszym drukiem wspomniano obok o dymisji ministra sportu, więcej na stronie trzeciej, czy szokujących podwyżkach cen paliwa, czytaj na stronie ósmej. Pięknie, po prostu pięknie, mruknęła pod nosem Małgorzata, przeglądając na stronie drugiej kalendarium ze swojego życia. Szkoda, że Andrzej nie może cieszyć się razem ze mną. Zachichotała na myśl, co by było, gdyby powiedziała o wszystkim tkaczowi. Albo lepiej, Markowi Ziębie. Na pewno zamknęliby ją w domu wariatów. Tymczasem Małgorzata miała zupełnie inne, jasno sprecyzowane plany na przyszłość. Nociła melodię z czołówki głośnego serialu, w którym grała główną rolę kilka lat temu. O, ironio! Kreowana przez nią postać zginęła nagle w wypadku samochodowym tuż po skandalu z Idą Połaniecką. Małgorzata zawodziła właśnie refren, gdy w sali zjawił się przystojny, niebieskooki szatyn z ogromnym bukietem kwiatów. Kiwnął głową, po czym uśmiechnął się nieśmiało, kładąc kwiaty na stoliku. Frezja, twoje ulubione, powiedział cicho i usiadł na metalowym krzesełku obok łóżka. Przez chwilę obserwowali się w całkowitym milczeniu. Małgorzata daremnie czekała, aż chłopak się przedstawi i poda cel wizyty, jednak on sam wyglądał, jakby nie wiedział, dlaczego się tu właściwie znajduje. To strasznie dziwne, wiesz? przemówił wreszcie. Totalnie nie wiem, co ci powiedzieć. Oczywiście przykro mi, że tak się stało. Cieszę się, że nic ci nie jest. Ty. Ty naprawdę niczego nie pamiętasz? Małgorzata pokręciła powoli głową. Chłopak zaśmiał się nerwowo, a po jego twarzy przemknął cień ulgi. Takie przynajmniej odniosła wrażenie. Tego, jak się poznaliśmy? Nie. Naszego weekendu w górach? Nie. Tej nocy, kiedy ostatnio się nie. Krzyknęła wreszcie, po czym skrzywiła się z bólu. Lekarze powiedzieli, że żebra jeszcze przez długi czas będą dawały się we znaki. Niczego nie pamiętam, jasne? Mam ci to przeliterować, czy może narysować? Boże, jak to dobrze. To znaczy, poprawił się natychmiast chłopak. To straszna szkoda. W końcu mamy razem tyle cudownych wspomnień, ale wiesz, z drugiej strony możemy zacząć zupełnie od początku. W przypływie emocji chwycił ją za prawą dłoń i złożył na niej obrzydliwy, mokry pocałunek. Opamiętaj się, ja cię w ogóle nie znam, warknęła Małgorzata. Zaraz, zaraz. O kim to wcześniej wspominała matka Sary? Ty jesteś Bartek? Bartek? Jaki Bartek? Nie, jestem Tomek. Byliśmy razem od maturalnej. Boże, ty naprawdę niczego nie pamiętasz. Myślałem, że mnie wkręcają. Wiesz, twoja matka jakoś nigdy za mną nie przepadała i. słowotok Tomka trwał i trwał. Jednak Małgorzata nie zwracała uwagi na ani jedno słowo. To wszystko przestało jej się podobać. Wygląda na to, że mała Hanson miała o wiele ciekawsze życie, niż można było wywnioskować z jej uroczej twarzyczki ostatniej naiwniary. Każda bliska jej osoba tworzy ogniwo łańcucha wiążące ją z tą zapyziałą dziurą oraz dawnym życiem. Co, jeśli zerwanie tego łańcucha okaże się trudniejsze, niż sądzi? Przykro mi, Tomku, moja matka mówiła prawdę. Zaczęła Małgorzata, gdy nagle liczba osób w dość ciasnym szpitalnym pomieszczeniu zwiększyła się jeszcze o trzy. Dwie nieznajome kobiety oraz młody mężczyzna wlepili w nią zatroskane spojrzenia, jakby miała zaraz umrzeć. Przytłoczyła ją myśl, że nie wie, kogo ma przed sobą. Może to dwie ciotki i kuzyn, najlepsi przyjaciele albo najwięksi wrogowie, którzy przyszli tu, by udusić ją poduszką. Kim wy wszyscy jesteście? zapytała z przerażeniem, które wcale nie było udawane. Opadła bez sił na poduszki, oddychając na tyle głęboko, na ile pozwalały jej połamane żebra. Nadal miała problemy z przyzwyczajeniem się do nowej sytuacji, a stado nieznajomych koło jej łóżka wcale nie pomagało. Do licha, czy oni nie mogliby przychodzić pojedynczo? Ja jestem Laura! Zaczęła najstarsza kobieta z silnym niemieckim akcentem. Byłam twoją szefową w Klementynce. To nasza sprzątaczka Sabina i nasz kelner Bartek. A więc to ty, Małgorzata uśmiechnęła się łaskawie do piegowatego rudzielca, po czym powróciła wzrokiem do tomka. Na niego patrzyło się o wiele przyjemniej, jednak sądząc po wściekłej minie bartka, kelner z Klementynki nie zgodziłby się z tą opinią. Co ty tu robisz, warknął. Dobra, to my może na momencik zostawimy was samych, zaproponowała Sabina z krzywym uśmiechem, po czym razem ze swoją szefową czmychnęły z sali. Powiedz mi, dlaczego pamiętałaś jego, a mnie nie? krzyknął Tomek, ignorując pytanie rywala. Pamiętałaś mnie? rozpromienił się Bartek, siadając po drugiej stronie łóżka. Nie, po prostu moja mama wspomniała o jakimś Bartku, wyjaśniła Małgorzata. Aha. Ale może wcale nie o niego chodzi. Może zjawi się tu jakiś trzeci facet. No bo nie wierzę, że chcesz zamienić mnie na kogoś takiego. Małgorzata przykryła się kołdrą prawie po uszy. Sama też nie mogła w to uwierzyć, ale tę myśl zachowała dla siebie. Zamknij się, rozkazał Bartek, którego twarz przybrała kolor głębokiej czerwieni. – Bo co mi zrobisz, frajerze? – Nie wierzę. Nie minęło jeszcze pół roku od naszego rozstania, a ty już zaczęłaś. Jednak nikomu nie było dane dowiedzieć się, co zaczęła robić Sara Hanson, bo twarz jej byłego chłopaka przeżyła bliskie spotkanie z zimną, szpitalną podłogą. Tomek zacisnął zęby, po czym wstał, otrzepał ubranie i przyłożył Bartkowi prosto w jego triumfujący uśmiech. Małgorzata pisnęła odruchowo, gdy Bartek uderzył o poręcz jej łóżka – nie stracił jednak rezonu. Jego pięść wystrzeliła w powietrze i Tomek po raz drugi znalazł się na ziemi. Wstając, sapnął niczym rozjuszony byk, a jego oczy ciskały wściekłe iskry, gdy rzucił się na swojego rywala. Zanim spanikowana Sabina zdołała sprowadzić pomoc, chłopcy zdemolowali stolik, sprawiając, że po całej sali walały się szczątki frezji. – Czy wy do reszty zwariowaliście? – huknęła Sabina. – To on zaczął. Warknął Tomek, chociaż nikt go o to nie pytał. Skonsternowany Bartek otarł krew z dolnej wargi. Stanąłem w jej obronie. Świetnie, ale moim zdaniem tej młodej damie potrzeba bardziej odpoczynku niż takiego przesadnego rycerstwa, zauważył trzeźwo doktor, który dziś przeprowadzał tomografię Małgorzaty. Jeśli obaj nie chcecie mieć kłopotów, to zmywajcie się stąd, byle szybko. Tomek próbował bezskutecznie wygładzić pogniecioną marynarkę, najwyraźniej czekając, aż jego rywal jako pierwszy opuści salę. Czując na sobie ponaglające spojrzenie lekarza, nachylił się nad Małgorzatą, po czym wyszeptał jej prosto do ucha: Oni wcale nie życzą ci dobrze. Będą mówili o mnie złe rzeczy, byle tylko nas rozdzielić. Nie wierz w ani jedno z ich słów, pamiętaj.